Siemaneczko! Z tej strony? Dzisiaj czeka mnie ciężkie zadanie. Nie dość, że będę musiała ogarnąć dom, żeby przywrócić w nim ład i porządek, to jeszcze będę musiała zająć się tym płaczącym dzieckiem. Gra nazywa się Proszę Przestań Płakać, chyba w kontekście do tego dziecka. I jak coś, to link do gry zostawiam wam w opisie filmu. Wybierz swoją mapę, normalna mapa, a tutaj będziemy mogli jeszcze odblokować jakąś inną mapę, ale musimy najpierw tą ukończyć. Samouczek tutaj jest. To wiecie co, ja skorzystam z tego samouczka, bo ja nigdy nie miałam pod opieką małego dziecka, a nie chcę, żeby ktoś wezwał na mnie policję czy coś. Wychodzę na 2,5 godziny. Zostawiam ci listę rzeczy do zrobienia. Wszystko, co musisz zrobić, to ukończyć wszystkie zadania, zanim wrócę i upewnij się, że dziecko jest zadowolone. Ja tak bardzo nie chcę. O, to jest chyba ten dzieciaczek, którym będziemy musieli się tutaj zająć. Ja już widzę ten syf tutaj z tyłu. O nie, płacze najgorzej. Dziecko płacze, mamy alert. Czekajcie, gdzie jest dzieciak? Tutaj jest, na środku kuchni. Dobra, co ci jest? Pokażę ci krok po kroku, jak ukończyć tutaj te zadania. No, co ja mam z tym dzieckiem zrobić? Jak je uspokoić? Halo? O, dobra, podniosłam je. I ta, co mam klikać teraz, żeby je uspokoić, tak? O, dobra, poszło sobie, uspokoiło się. To dziecko jest przerażające. I co, ja mam teraz sprzątać tutaj, tak? Ojejku, to błoto jakieś albo kupa leży. Co tu się dzieje? Rzeczy do zmywarki mamy powkładać. Tutaj talerze jakieś mamy. No to chowamy w takim razie. Jeden talerz brudny po obiedzie. Drugi. Ja jestem jakąś nianią, czy o co tutaj chodzi? Niania powinna mieć dodatkowo płatne za sprzątanie. Ja bo powinnam się dzieckiem tylko zajmować, a nie tutaj sprzątać. Dziecko płacze! Dobra, ja nie mogę tutaj sprzątać, jak ten dzieciak płacze. Dobra, to biegniemy po niego, nie wiem co on... Czemu płaczesz? Czemu płaczesz? Nie wchodź do zmywarki! Niemowlę, dobra, klikamy, żeby się uspokoiło. To było uspokojenie. Nie wchodź do zmywarki, ja tutaj sprzątam. Co tutaj? Ale tutaj trawa zarosła, chyba też będziemy musieli skosić tą trawę. Mogę wziąć tą kosiarkę, czy jeszcze nie? Nie, ja na razie chyba muszę tutaj tą zmywarkę ogarnąć, to jest samouczek. Więc powkładajmy tutaj wszystkie brudne talerze. W ogóle mamy czas nawet. Ciekawe, ile w normalnej wersji będzie tego czasu. No nie. A! No nie wierzę, no znowu przestań płakać! Ile można co chwilę płakać? Ja mam inne rzeczy ważniejsze do roboty, a nie uspokajanie ciebie. Dobra robota, teraz weź śmieci i wyrzuć je na zewnątrz. Okej, czyli to są te śmieci. Ja tak bardzo nie chcę ich dotykać, one są ohydne. No dobra, podnieśmy je. Fuj, 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 fuj. No czemu płaczesz? Czemu płaczesz? Jak ono szybko, zobaczcie, ucieka. Chodź tutaj, uspokoimy cię. Weź sobie tutaj poczyluj. A mogę je tak podnieść? Dawajcie, podniesiemy je i... A! Kurczę, nie da rady za płot. Dobra, nieważne, co ja chciałam zrobić. Weźmy te śmieci i wyrzućmy je tutaj. Dobra, posprzątane. Teraz co? Teraz weź kosiarkę i skoś trawnik. O nie, ja mam alergię na trawę najgorzej. No dobra, weźmy to. Nie ma tego dziecka? Nie ma, no bo płacze. Chodź tutaj. Chodź i ja cię wsadzę w bezpieczne miejsce, żebyś nie wpadł pod kosiarkę. Chodź tutaj. Nie chcemy tego, prawda? Nie chcemy tego. Chodź, nie wiem, tutaj. O, tu mamy pralnię, czyli idź tutaj. No, gdzie ono uciekło? Dobra, nie mogę nad nim zapanować. Chodź tutaj, pooglądaj sobie bajkę. Ej, ono się nie słucha. Bez sensu. Dobra, idę kosić tą trawę. Jak wpadnie pod kosiarkę, to nie moja wina. O, skosimy tutaj tą trawę. Co? Ile można? Ile można? Czemu ty znowu płaczesz? Zwariuję z tym dzieckiem. No nie mogę tutaj żadnych porządków wykonać, bo to dziecko mi cały czas płacze. No odejdź od kosiarki. A czekajcie, mogę sprawdzić? Mogę sprawdzić. Ej, nic się nie dzieje. To jest bardzo family friendly gra, widzicie? Nic się nie dzieje. Ale musiałam to sprawdzić. No i gdzie ono jest? Gdzie ono jest? No przecież stało tutaj. Gdzie ty znowu płaczesz? Czemu uciekasz ode mnie? Nie uciekaj. 12 minut jeszcze mam tutaj na opanowanie sytuacji. To dalej samouczek, nie? Dobra, skośmy tą trawę, póki jeszcze dziecko nie płacze. O, pięknie. No, z daleka od kosiarki. Nie kuś losu. Okej, okay, udało się. Teraz co? Podnieś ubrania chyba jakieś leżące. A, pranie idziemy zrobić, albo i nie, bo musimy dziecko uspokoić. Przestań płakać, dziecko. Już mi uszy bolą. Dobra, pozbierajmy tutaj rzeczy do prania. Powiem wam tak, z takich obowiązków domowych akurat pranie uwielbiam robić. Lubię zawsze, jak pranko pachnie. No i co się cieszysz? Co się cieszysz? Żebym ja cię zaraz do tej pralki nie wrzuciła. Ale chyba nie mogę nawet. Próbowałam za płot je wyrzucić i też nie dało rady. Dobra, 3 na 5. No i znowu dziecko płacze. Widzicie, bo ja muszę je najpierw uspokoić, bo inaczej ja nie mogę nawet podnieść tych brudnych rzeczy. Dziecko to priorytet. Chodź tutaj. Uciszamy. O! No już, już. Krasnalu. Odejdź od moich stópek, żebym cię nie rozdał. Tu jest kibel. Oj, głowy nie mam. Zobaczcie, głowę straciłam dla obowiązków domowych. No nie wierzę w to dziecko. Czemu ono znowu płacze? Chodź tutaj. Chodź tutaj. Ej, czekajcie, bo ja... Mi się coś zbugowało chyba.
jak wyrzucić ten ciuch? O, może ja muszę do pralki najpierw to wynieść. O, czyli mogłam jednak. Chodź tu, nie płacz, proszę nie płacz, bo już mi głowa boli. Co teraz, musimy tutaj zmyć podłogę albo podkurzać? To jest Dyson? Mamy Dysona w domu? No ja nie wiem, czy ja w końcu jestem nianią, czy kim ja jestem tutaj. No matką nie jestem, bo mama wyszła właśnie, tak? Na 2,5 godziny, więc mam trochę tutaj czasu na posprzątanie domu. O, kupa po dziecku. Dziecko to chyba narobiło, no bo kto inny by tak nabrudził? Oj, koniec mamy! Czy się udało wszystkie zadania zrobić i zmieściliśmy się nawet w czasie. Tata roku, czyli ja jestem tatą, zostałam tatą, ale fajnie. To może ja pójdę po mleko. Nie było tak źle. To co, zagramy jeszcze raz, ale już nie na samouczku i zobaczymy, ile będę miała normalnie tutaj czasu do przejścia tej gry. Halo, halo? To nie mogę rozpocząć gry. O, normalna mapa. Samouczek mamy na 3 gwiazdki, więc lecimy poziom normalny. Klasycznie, wychodzę na 2,5 godziny, zostawiam ci listę rzeczy do zrobienia. Czyli mamy to samo, co było w samouczku. No idź, idź. Nie wyjdę po mleko, obiecuję. Obiecuję, nie wyjdę po mleko. 3 minuty tylko ja mam tutaj na ogarnięcie tego wszystkiego, przecież to niemożliwe. Dobra, czekajcie, to od czego zaczynamy? Może od brudnych talerzy. Czy ja będę mogła wszystko naraz robić? Czekajcie, sprawdźmy, czy mogę wziąć odkurzacz. Mogę odkurzacz wziąć, super, czyli będę mogła kilka rzeczy naraz robić, tylko to dziecko trzeba najpierw uspokoić. I czemu uciekasz? Czemu uciekasz? To chodźcie szybko, trawnik, trawnik, trawnik. Póki nie płacze, to skosimy tutaj tą trawę. Nie wiem, czy mi się uda zmieścić w tym rzecz. No czemu znowu pod kosiarkę mi tu chcesz wejść, co? To dziecko naprawdę jest dziwne. Dziwne dziecko. No, ej, ono częściej płacze niż w tym samouczku. Chodź tu, nie uciekaj. Czemu uciekasz ode mnie? Nieładnie tak. Dobra, szybko odkurzacz. Śmieci, 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 dzieci. Wyrzucamy tutaj, był kosz. O, póki dziecko jeszcze nie płacze, to weźmy tą kosiarkę, co? Szybko skosimy tą trawę, dokosimy ją. A, proszę nie płacz, proszę nie płacz. Mój musi płakać. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Ej, no ono się specjalnie bardziej chowa chyba przede mną teraz. No jest na zewnątrz. No oczywiście, że jest na zewnątrz. Czemu ty płaczesz? Proszę, 2 minuty mi zostały. Ja nie zdążę tego zrobić. Nie ma opcji. Dobra, trawnik jest zrobiony, bo był dźwięk. Czyli jest brudny ciuszek. Szybko do prania, do prania, do prania. Nie, wchodź do zmywarki. A! Moment, gdzie to jest? Tutaj, tutaj, szybko, szybko. No i znowu płaczę, najgorzej, gdzie to... Czemu tutaj? Chodź, bajeczkę ci puszczę, bajeczkę, zobacz, tam rakieta leci, taka jak w moim tutaj wstępie, werka, aferka. Dobra, chowamy to. Gdzie są jeszcze jakieś brudne gaciory, co? Tutaj coś leży, o. Co tu się dzieje? Co to za plakaty dziwne? Ja, to nie jest mój pokój. No oczywiście, że tak. Czemu ty znowu płaczesz? Czy nie mogę cię tam wyrzucić? Nie mogę. Do sąsiada cię oddam. Czekajcie, gdzie jest ten odkurzacz? Tutaj odkurzacz. Szybko lecimy. Mamy jeszcze 1,5 minuty na posprzątanie. Nie ma opcji, że ja to zrobię. Nie ma opcji. Tutaj, tutaj jeszcze był brud. A! Jakieś... O, nie! No, no ja się nie rozdwoję i nie roztroję. Czemu ty dalej płaczesz? Szybko odkurzacz. Tutaj widziałam jeszcze brudne. Podłoga była brudna. O! Dobra, był dźwięk. Ciuszek, ciuszek, tutaj kolejny będzie ciuszek, więc zaraz wrócimy. O, do prania. Ja już nie wiem, co się dzieje, za szybko to wszystko leci. Tu był ciuszek, ciuszek. O, no nie wierzę. Prawie byłam tak blisko podniesienia tych brudnych gaci. Chodź tutaj, Brianusz. Uspokój się. A, jeszcze te naczynia. Jeszcze naczynia. O, nie wiem, czy ja się wyrobię. Dobra, szybko te brudne gacie do prania. O, to jest zrobione, czyli jeszcze naczynia zostały, tak? 3 na 5. Nie płacz, nie płacz, proszę nie płacz, nie płacz. Już kończymy grę, kończymy grę. Tam jest jakieś jeszcze pomieszczenie. Co tutaj? Ej, tu zamknięte jest. A, bo tutaj mama wyszła z domu. O, talerz brudny. Dobra, czekajcie, muszę wyjść szybko. Jeszcze jeden talerz trzeba znaleźć. Nie wiem, gdzie on jest. Nie podświetla się. Brianusz, proszę cię, już mi gardło boli. I głowa też. Brudny talerz. Jeszcze jeden brudny talerz został. No nie widzę. Tu nie ma. A tutaj? No dawajcie, no bo zaraz koniec. No nie wiem, gdzie to jest. Dziecko mi też... Tu był talerz, szybko, 9 sekund. Czemu ty tak daleko jesteś? Chodź szybko, uciszymy cię. Może zdążę ten ostatni talerz. A! 3, 2, 1... 2 sekundy do końca zostały. Ukończyłam wszystkie zadania. Wow! Wow! Tata roku! To ja. A! What? 0 gwiazdek dostała?
No przecież zmieściłam się w czasie, 2 sekundy jeszcze miałam. Tutaj nam się odblokowała mapa apartamentu, czyli to będzie jakieś mega duże mieszkanie. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, to zostawcie tutaj 5000 łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!